Właśnie Maćku, a ty jak wspominasz początki, bo w brytyjskiej tej wersji programu oryginalnej para prowadziła program. Nie a ty para, dwóch chłopaków. No ale no w tym sensie para, no para prowadzących, dwie osoby, a ty może wygrałeś casting. Dzięki Krzysiek, naprawdę jak się cieszę, że jesteś. No ale dobrze, poprowadziła para, ty prowadziłeś sam i to w dodatku byłeś debiutantem, pokonałeś w castingu Joasię Brodzik, Anię Muchę chyba i jak było z tremą? Aż tak nie pamiętam. Znaczy, czy bardzo się bałeś, bo to było nowe medium dla ciebie, prawda? Telewizja. W ogóle, tak, ja pierwszy raz w życiu stanąłem przed kamerą wtedy, ale to było tak nowe i tak nieprawdopodobne. Potem okazało się, że ten program jeszcze ma sens i wiesz, tam ludzie śpiewają i że czegoś takiego wcześniej nie było. Że wiesz, no jakoś w to wchłonąłem, ale rzeczywiście, no to było... No, pasowałeś do tego programu, Maciek Rock. Oni w programie muzycznym. Producenci mówili, że chodziło im o to, że gdyby był taki profesjonalny, wiesz, prowadzący, taki, który jest starym wyjadaczem, to nie pasowałby do tych ludzi, którzy zaczynają. Zależało im na takim prowadzącym, który jest takim samym żółtodziobem, jak ci wszyscy, którzy zaczynają, że są w tym samym miejscu, w tej pierwszej edycji. I chyba o to miało, tak to miało wyglądać i chyba tak to rzeczywiście wyglądało, bo nienawidzę oglądać. Dałeś radę. Z pierwszego Idola to był jakieś straszne czasy. Zupełnie nie wiedziałem, na czym ta praca polega. Szymonia, ty czasem, Maciek mówi, że nie lubi oglądać. Ty czasami wracasz do tych starych zdjęć. Chciałem właśnie podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że tutaj mogę się z wami znaleźć i naprawdę... To my dziękujemy w imieniu całej redakcji. Dzięki serdeczne. Naprawdę jestem bardzo sentymentalnym gościem. No i ze łzami szczęścia oczywiście zobacz, w oczach. Zobacz. O Boże. No wydra wyliniała. Długie włosy. Ostatnimi czasy, co ale zresztą widać. Nie, na zimę zmieniasz skórę. Na zimę tak. Zrzucam trochę sierści. W każdym bądź razie, no oczywiście, no bardzo często wracam wspomnieniami. Nawet, umówmy się, no wszyscy mówimy o sukcesie medialnym tego programu. Ja też nie mogę o tym zapomnieć, ponieważ jeśli ja o tym nie pamiętam, to zawsze mi niemal codziennie, każdego dnia ktoś o tym przypomina, bo to program był no, swoistym krokiem milowym w tego typu produkcjach muzycznych w Polsce. Ale ty byłeś też uczestnikiem bardzo ważnym, który przerwał Adamowi sztabie. Powiedz mi, co to była za historia? Przypomnij nam ten moment. Co się stało? Nie pamiętam. No, nie, no była taka sytuacja. Bo nie pamiętasz, tak? Dlatego, nie, to była nie trauma pamiętasz. Mojego życia. Trafiłem akurat na piosenkę pod tytułem Utwór właściwie. Gdybym był bogaczem, skrzypek na dachu. No i nie mogłem sobie przyswoić za cholerę drugi... Tekstu, a z tym były tekstu. Problemy. Zapomniałeś tekstu po prostu. Tak, na żywo. Tak. Nasza edycja Adama. Była na żywo. Tylko pierwsza była na żywo. Tylko pierwsza była na żywo. I cóż, no i musiałem jakoś wybrnąć z tego. Zaśpiewałem pierwszą zwrotkę i tak z problemami. Już na drugiej się zaciąłem. Postanowiłem zatrzymać całą orkiestrę. Na szczęście Adaś podjął tą grę. Okazał się równie niezłym rock'n'rollowcem. Pozdrowienia dla Adama oczywiście. Tak, wielkie, bo też uratował jakby tę całą scenę, umówmy się. Wszyscy już, wiem, że tutaj cała produkcja, pozdrawiam, bo to chłopaki są właśnie z pierwszej edycji. Wszyscy macie tutaj od nas pozdrowienia. Już trzymali rękę na pulsie, na guziku pod tytułem... Reklama. Reklama albo usterki czy coś tam, prawda? Na szczęście jakoś tam wybrnęliśmy. No cóż, zapraszam do archiwum Polsatu, prawda, i Idola jedynki, bo jest co oglądać, no trauma mojego życia, skrzypek na dachu.